Radio 7 Toronto. Siódemka. Polskie Radio w Kanadzie. Co się zdarzyło 22 lipca w muzyce? Powie nam kalendarium muzyczne. 22 lipca to dzień, w którym przyszło na świat wielu naprawdę niebanalnych, interesujących muzyków. Takich jak Anglik Rick Davies, założyciel i klawiszowiec grupy Supertramp, urodzony w roku 1944. To była grupa z dwoma założycielami, dwoma wokalistami, którzy obaj na dodatek grali na klawiszach, no i z dwoma liderami. To niebywale rzadkie. Ale też Supertramp był niebywale oryginalnym zespołem. Grali głównie ballady. Przewodnimi instrumentami zawsze były klawisze i saksofon, a nie gitara. No i mieli szczęście na samym początku, bo w ich karierę zainwestował pewien milioner. Trudno tu wybrać coś reprezentatywnego dla Ricka Davisa. Jest znany z ciągotek w stronę jazzu, z bardzo rytmicznych solówek na pianinie. No i z cynicznych, kpiarskich tekstów wobec amerykańskiej kultury. Niektóre pozwolą, niektóre nie. O innych nie da powiedzieć się. Niektóre zechcą, niektóre nie. A innym wszystko jedno jest. Miło było, teraz żegnaj. Może znajdziesz ten swój raj. Patrząc na to tak jak ty, niech tam spełnią się twe sny. Żegnaj Mary, żegnaj Jane. Raczej nie spotkamy się. Nie czuj smutku, ani wstydu. Przyjdź znów jutro, nie męcz się. A w roku 1947, tym razem w Teksasie, przyszedł na świat Don Henley, perkusista i wokalista zarazem grupy The Eagles. Śpiewał choćby w Hotel California, ale znany także jest z udanej kariery solowej. Właśnie słuchamy jego najlepszego solowego hitu na lato. Grać na perkusji i śpiewać to ciężkie zadanie, nie zdarza się często, ale akurat Don Henley nie miał z tym najmniejszych problemów. W 1954 rodzi się amerykański gitarzysta jazzowy Aldi Meola. Niby jazzowy, jednakże jego gra pozwalała na liczne kolaboracje z innymi wirtuozami tego instrumentu, z mistrzami flamenco na przykład, a nawet z orkiestrą Polskiego Radia. Niesamowicie szybki i niesamowicie dobry technicznie. To on z Paco de Lucią i Johnem McLaughlinem zagrał w słynnym trio, które przeszło do historii swoimi koncertami. Koncertami, które rozsławiły Ola Di Meole jako gitarzystę nie tylko elektrycznego, ale też i akustycznego. Dzisiaj to arystokracja gitary klasycznej, wyżyny wyżyn i 50 albumów na koncie. Thank you.
W roku 1979 przedpotopowa gwiazda wczesnego rock'n'rolla Little Richard, ale już wtedy kaznodzieja, nazywający siebie wielebnym ojcem, wygłosił kazanie w Kalifornii, w którym powiedział: jeśli Bóg może ocalić takiego starego homoseksualistę jak ja, to może ocalić każdego. Little Richard zmarł w 2020 roku. Teraz wielka gwiazda europejskich dyskotek. Urodzona w roku 80, ale jej życiowy przebój pojawił się dopiero w roku 2008. Wtedy to ta piosenka wspięła się na listy i uczyniła sławną 28-letnią wówczas piosenkarkę w stylu dance, rodem z Belgii. Kate Ryan, która naprawdę nazywała się bardziej belgijsko, Katrin Verbeek. Ostatnio nagrywa niewiele, ale ciągle wiele występuje. W roku 1983 uronił się Arseni Toderas, wokalista mołdawskiego boys bandu Ozon. Ile państwo znają zespołów z Mołdawii? No może tylko ten jeden. Ale za to był on znany w europejskich dyskotekach wszystkim, którzy do tych dyskotek chodzili w roku 1983. Dzisiaj to już się wydaje jakieś prehistoryczne wspomnienie. Halo? Salut, sunt eu, un haiduc. Vrei să pleci, dar numai ei, numai ei, numai ei. Chipul tău și dragostea din tei, mi-amintesc de un... I już jesteśmy w roku 1987. Silence. Nothing more than feeling. Trying to forget my feelings of love. Wyrokiem sądu w Nowym Jorku znana ballada miłosna Morrisa Alberta Feelings z 75 roku została uznana za plagiat pewnej francuskiej piosenki Pourtois. Piosenki napisanej 20 lat wcześniej przez niejakiego Lulu Gestem. Jury orzekło, że należy mu się za to co najmniej $500,000 z tantiem. Tę rocznicę w dzisiejszym kalendarium czekają najmłodsi nasi słuchacze, jeśli takich mamy. Bo to urodziny Seleny Gomez, zrodzonej w roku 92.
Teksasu. Piankowata piosenkarka z Teksasu z meksykańską krwią, porzucona przez Justina Biebera i to dwukrotnie. Ostatnio bardziej zajmuje się plotkarstwem niż swoją karierą i robi dużo szumu wokół swojej osoby. Szumu, który nie jest uzasadniony jej muzyką. No i teraz pewnie już zniechęciliśmy wystarczająco tę ostatnią naszą młodą słuchaczkę. To może jedźmy dalej. To jest amerykański zespół Blood, Sweat and Tears. What goes up must come down. Spinning wheel got to go round. Talking about your troubles, it's a crying sin. Ride a painted pony, let the spinning wheel spin. W 1995 roku wokalista tego zespołu, Kanadyjczyk David Clayton Thomas, wykazał się wyjątkowym bezmóżdem. Koncertowali w Detroit, w dzielnicy West Bloomfield, zwanej żydowską. I tam właśnie w połowie koncertu Clayton Thomas pozwolił sobie na taką uwagę. Cytuję. Dzisiaj jest tak gorąco, jak w ostatnim wagonie jadącym do Auschwitz. No, kompletny brak pomyślunku i empatii. Clayton Thomas później przeprosił, ale niesmak pozostał. A w roku 2004 umiera Sacha Distel, francuski piosenkarz i gitarzysta, syn żydowskich emigrantów z Rosji, który zapowiadał się jako genialny pianista jazzowy, ale... Ale zaczął nagle śpiewać, no i okazało się, że nieźle. Tu es le soleil de mes jours. Otaczały go najpiękniejsze kobiety z lat 60. i 70. Z Brigitte Bardot na czele, oboje śpiewają w tej piosence. Sacha Distel przeżył 71 lat. I jeszcze rok 2005. Umiera Eugene Record, główny wokalista zespołu Chillites, popularnej w latach 70. i w Ameryce i w Europie grupie. W Europie najbardziej podobała się ta ich piosenka Have You Seen Her? A Eugene Record zmarł na raka w wieku 65 lat. They all gather around me. They seem to know my name. We laugh, tell a few jokes, but it still doesn't ease my pain. I know I can't hide from a memory, though day after day I've tried. I keep saying she'll be back, but today again I've lied. Oh, I see her face everywhere I go, on the street and even at the picture show. Have you seen her? Tell me, have you seen her? Oh, I hear her voice as the cold winds blow, in the sweet music on my radio.